Księga Nehemiasza, rozdział 1. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Imię Nehemiasz znaczy Jachwę pociesza. Wiemy o nim tylko tyle, że był synem Hakaliasza. To imię znaczy, kogo Jachwę oświeca. Ten 20 rok to 20 rok panowania króla Artakserksesa. Tak to wynika z tego, co jest napisane w 2. rozdziale tej księgi. Kiedy Ezdrasz wybierał się do Judei, był 7. rok panowania Artakserksesa, czyli to, co tutaj jest opisane, dzieje się 13 lat później. W żydowskiej redakcji Księgi Ezdrasza i Nehemiasza były jedną księgą. Miesiąc Kislew to miesiąc zaczynający się mniej więcej w połowie listopada i kończący w połowie grudnia. Ten 20 rok panowania Artakserksesa to jest prawdopodobnie 445 rok przed Chrystusem. Nehemiasz przebywał w mieście Suza. To miasto należało do krainy Elam, podbitej przez Babilończyków. Miasto to istnieje po dziś dzień, leży w Iranie. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. Do Nehemiasza przyszli Izraelici, którzy już mieszkali w Judei. Jeden z nich tylko jest wymieniony z imienia, to jest Hanani. Być może to jest ten sam Hanani, który oddalił swoją żonę, cudzoziemkę. Imię Hananiasz znaczy Jachwę jest łaskawy, Jachwę zaspokaja. Nehemiasz, chociaż był daleko od Judei, interesował się tym, co się tam dzieje. Chciał wiedzieć, jak się powodzi jego rodakom. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Pomimo tego, że Żydom udało się odbudować świątynię i cieszyli się poparciem króla Artakserksesa, a wcześniej innych władców perskich, to nastąpił jakiś najazd. Nie wiemy, kto najechał, ale te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako przeżyli niewolę, można przetłumaczyć uniknęli uprowadzenia. Wielu musiało być uprowadzonych do niewoli, a reszta się przekonała, że mury obronne są bardzo potrzebne. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Kiedy Nehemiasz dowiedział się o tym nowym nieszczęściu, które spotkało jego rodaków, bardzo się nim przejął. Smucił się do tego stopnia, że płakał, i to przez wiele dni. I także przez wiele dni modlił się i pościł. Szukał ratunku u Boga i zaczął swoją modlitwę od wyznawania grzechu, swojego narodu i od wyznawania swojego własnego grzechu. Niecnie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami, lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Nehemiasz przyznawał, że jego naród i on sam złamali prawo, które Bóg im nadał przez Mojżesza, i ponoszą karę, którą Bóg zapowiedział. Ale też powoływał się na obietnicę Boga, że jeśli jego naród się nawróci, to Bóg z powrotem sprowadzi ich do ziemi obiecanej. Prosił Boga, żeby uznał, że to nawrócenie już nastąpiło. Boć oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze, okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. Nehemiasz powiedział Bogu, że przecież należy do narodu, który Bóg odkupił. Tym odkupieniem było wyprowadzenie z niewoli w Egipcie. Powiedział też, że nie tylko on się modli o to, aby naród powrócił do swojej ziemi, że jest wielu takich, którzy chcą, żeby tak się stało. I prosił o to, aby Bóg był z nim i wspierał jego działania. Chciał wykorzystać swoją funkcję podczaszego dla dobra swojego narodu. Prosił o to, żeby Bóg pobłogosławił tej jego próbie. Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim? Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą, boskim swym życiem dzielisz się z nim. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce i bydło i dzikie zwierzęta i to, co płynie szlakami mórz. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, usta niemowląt śpiewają Ci. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, usta niemowląt śpiewają Ci. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad niebiosa majestat Twój. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię i ponad